Fragment z Ewangelii świętego Jana. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Wchodzimy na ostatnią prostą naszego przygotowania do Wielkanocy. Takie ostatnie 100 metrów biegu. Patrzymy na Jezusa, jak pada do nóg swych uczniów, jak obmywa i całuje ich stopy w tym niezwykłym geście pokory. Miłość rozpoznajemy w znakach, w czynach. Tym znakiem miłości może być nasz gest, nasze słowo, spojrzenie, dotyk. Coś, co okaże moją życzliwość, bliskość, szacunek. Jezus w obmyciu stóp swoim uczniom w wieczerniku daje bardzo mocny znak swej wobec nich miłości. Czyni to, co było zadaniem niewolnika wobec wchodzących do domu swego Pana. Jezus utożsamia się z niewolnikiem, schodzi na poziom sługi, obmywa nam stopy. Tak pokazuje konieczność i wartość służby. Jest to znak ważny. Tylko nie przejdźmy obok Niego obojętnie. Nasz 10 Różańca dzisiaj to rozważanie ustanowienia Eucharystii, ale jej początkiem i sensem jest miłość do końca. Jest ten dar z siebie, w miłości, gdzie ja razem z Jezusem staję się chlebem dla brata, staję się tym, który pada do Jego stóp. Maryjo, Matko Eucharystii, ucz nas nosić w sobie tajemnicę Jezusowej miłości z wieczernika. Promieniować trzeba przed światem nie sobą, ale Jezusem, tym, który daje siebie do końca, bez żadnych zastrzeżeń. Nie bój się padać do stóp człowieka, obmywać miłością, sercem kochającym Jego stopy. Maryjo, wspieraj nas na tej drodze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.